się do nas też śmiej. Popatrz wkoło, witają cię przyjaciele. Z tobą razem najdalszy wyruszą rejs. I na biegu skuty lodem, przez burz płonący Sahary piach, przez mroczną dżunglę i wielką wodę, poznać smak przygód, a nawet strach. Tyle kinów się nie zlękniesz, nimfów, do domu powrócisz wróć. Sinbad, Sinbad, z tobą się żyje weselej. Sinbad, Sinbad, i ty się do nas też śmiej. Popatrz wkoło, witają cię przyjaciele. Z tobą razem przygoda z Alibabą. Sindbad i Sheila byli już wiele dni w drodze. Pustynia nie miała końca. Sheila robiła się już powoli niecierpliwa, natomiast Sindbad myślał tylko o przygodzie z księżniczką Szeherezadą, o duchu lampy i pierścienia oraz czarnoksiężniku Chin. Znowu jakiś duch? Nie, burza piaskowa! Sheila, chowaj się szybko! Gdzie tu się można schować? Połóż się i spróbuj się w tej pozycji utrzymać, Sheila. Słyszałaś mnie? Wiatr jest za silny, nie mogę się utrzymać! Nie widzę cię, Sheila, chodź! Mam dziób pełen piasku, cały zgrzyta! Piasku. Pozwól po prostu się nieść. Gdzieś wylądujemy. Zamknij oczy. Wszędzie jest piasek. Wylądowaliśmy, Sindbad. Sindbad, gdzie jesteś? Ej, Sindbad, odpowiedz! Młodzieńcze, ściągnij mnie stąd! Nad tobą! Dlaczego się chowasz? Chodź do mnie, abym widział, kto ze mną rozmawia! Niemożliwe! Dlaczego nie? Boisz się albo nie potrafisz chodzić? Popatrz do góry! Wolno pojmujesz! Nie bądź taki bezczelny! Skąd miałem wiedzieć, że ktoś siedzi na palmie? Nie gadaj tak długo, tylko pomóż mi! Boję się, że spadnę! Ha, 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 ha! To by ci się chyba przydało! Co on tam wyprawia? Ha, 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 ha! O, trzymaj się mocno! O, Co to a teraz ma znaczyć? Do dzieła! Co ty wyprawiasz? Ach, puść się! Po prostu się puść, jak tylko będziesz nad wodą! No puść się! No... Jak wpadniesz do wody, to ci się nic nie stanie. To ty tak myślisz, nie umiem pływać. No, w końcu. Hej. Czy ty naprawdę nie umiesz pływać, chłopcze? Och, jeszcze tego brakowało. Tu wcale nie jest głęboko. To było miłe z twojej strony. Nie masz pojęcia, jaki byłem spragniony. Dlaczego od razu nie wypłynąłeś? Trochę się bałem. I jak w ogóle znalazłeś się na tej palmie? Chowasz się przed kimś? Ja? Znalazłem się w samym środku burzy piaskowej, a ona wyniosła mnie do góry. No tak, burza. Ja też się z nią zmagałem. Nazywam się Sindbad i pochodzę z Bagdadu. A ty jak się nazywasz? Nie wiesz?
Jestem Ali Baba. Jestem największym rozbójnikiem pustyni. A gdzie tam ty i rozbójnik pustyni? Tak. A teraz dawaj, co masz? Nie rozumiem. No dawaj. Pieniądze, złoto, kamienie szlachetne, biorę wszystko. Ale ja nic nie mam, Ali Babo. Nic, ani jednej sztuki. W mojej torbie przy siodle coś miałem, ale wielbłąd mi uciekł. Gdybym to wiedział, siedziałbyś dalej na palmie. Mimo to, to było uprzejme z twojej strony, że mnie uratowałeś. Chciałem ci tylko to powiedzieć. Już dobrze. Zawsze mam pecha. Wiesz co? Możesz mi pomóc. Masz. Skoro nie masz złota, możesz dla mnie pracować. Napełnij sakwę i za mną. Chyba ktoś idzie, nie? A, od razu wiedziałem. Nie ma wody, co? Jest wolniejsza ode mnie, ale zaraz dojdzie. Woda? To jest podłe. Jestem taki mały, a on taki duży. Mógłby sam sobie nieść wodę. Kto to jest? To jest mój sługa. Co? Nie mam najmniejszego zamiaru. Czy masz zamiar, czy nie, jest mi to obojętne. Nie jestem sługą, jestem kupcem. Nie gadaj tak długo. Idź i przynieś wody. Ali Baba, chyba nie powiedziałeś temu chłopcu, kim jesteś, co? O nic się nie martw. Ty tu jesteś dowódcą i ty możesz mu powiedzieć. Boisz się tego malucha? I znowu kłopoty. Nie wiem, nie podoba mi się tu. Co za podłość. Do 3 razy sztuka, kto przyleciał? Ach, to ty. Bałem się już, że poniosła cię burza piaskowa. Poniosła, ale cię szukałam. Nie wiem co prawda dlaczego, ale nie potrafiłam cię zostawić. Teraz oboje jesteśmy już bezpieczni. Nie nazwałabym tego bezpiecznym miejscem. Ci ludzie nie podobają mi się, oni coś knują. A co, słyszałaś coś? Nie, ale ten gruby jest taki tajemniczy. Może być, w końcu to rozbójnicy. A więc wszystko od nowa, jeden kłopot za drugim. Chodź ze mną, chcę ci coś pokazać. A? To jest mój... Oczywiście, to jest mój wielbłąd. A więc i ty przeżyłeś burzę piaskową. Teraz będzie już wszystko dobrze. Znowu jesteśmy razem. Hej, ty tam. Nie dotykaj mojego wielbłąda. To jest mój wielbłąd i mogę go głaskać. Skąd wiesz? Wszystkie wielbłądy wyglądają tak samo. Po prostu wiem. W końcu długo na nim podróżowałem. To nie do udowodnienia. Był twój, a teraz jest mój. Zrozumieliśmy się, cwaniaczku. Na przyszłość lepiej mi nie podskakuj. Ani mi się śni. To jest mój wielbłąd, a więc należy do mnie. Co do kogo należy, o tym ja decyduję. Nie pozwolę na to. Poddaj się, Sindbad, są silniejsi. Ale ja go tak lubię. Nie bój się, możesz widywać swojego wielbłąda każdego dnia tak długo, jak jesteś z moimi ludźmi. Twoi ludzie. Nie pojmuję, jak możesz w ogóle z nimi wytrzymać. Sam nie wiem. Ale po prostu jestem jednym z nich. Powinieneś się wstydzić. Wstydzić powinienem się tylko tego, że Zalbus jest jeszcze dowódcą. Pewnego dnia ja nim będę, a wtedy ty zostaniesz moim zastępcą. Obiecuję ci to. Wielkie dzięki, ale rezygnuję. Nie będę rozbójnikiem, tylko wielkim kupcem. Ojej, wraca Ali Baba. Ali Baba? Tak, nasz dowódca. Myślałem, że jest nim Zalbus. To jest Ali Baba. Teraz już nic nie rozumiem. Witaj w domu u swoich przyjaciół, dowódco. Pozwól, że ci przedstawię nowego członka. Nowy, mówisz? Przyślij go do mnie, a ten drugi ma przyjść razem z nim. Ali Baba chce z wami mówić. Pośpieszcie się, bo czeka. Tak? Jest nowy, nazywa się Sindbad. Wiele jeszcze nie wie, ale jest bystry. Ja go znalazłem, a nie Zalbus, a więc jest moim sługą. Trzymaj język za zębami. Nie Zalbus, to ty trzymaj język za zębami. Chodź do mnie. Gdzie znalazłeś tego chłopaka? Siedział na palmie, panie. I uważasz, że można mu zaufać? Tak, ma uczciwy wyraz twarzy. O, ma? Uczciwy wyraz twarzy? Słuchaj, jesteśmy rozbójnikami, a uczciwy wyraz twarzy to ostatnia rzecz, którą potrzebujemy.
Z drugiej strony nie zaszkodzi, jeśli już ją ma. Może nam się przydać, bowiem mam pewien zamiar. Słyszałeś już coś o sułtanie z Basy? Tak, słyszałem, panie. Proszę tylko nie sułtan z Basy. On jest tak miłym człowiekiem. Spotkałem go już kiedyś. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy sułtan jest miły. Dla nas liczy się tylko to, czy jego skarbiec jest miło zapełniony. Mam takie dziwne przeczucie, że Ali Baba zabierze tego chłopaka ze sobą, a on potem będzie chciał nam uciec. Ja nigdzie nie pójdę! Przestań, Zalbus! Oczywiście, że wezmę go ze sobą, ale będę na niego uważał! Chcesz na niego uważać? Nic innego ci nie pozostanie! Zrozumiałeś? Na Sindbadzie można polegać. Chodźmy! Słuchaj, coś tu się nie zgadza. Mów wyraźnie, nie rozumiem cię. Najpierw mówisz, że jesteś Alibabą, a potem przychodzi ten drugi i mówi, że też jest Alibabą. Chcę być taki jak Alibaba, dlatego tak się nazwałem. On jest dowódcą, a Zalbus też. Zalbus zgrywa dowódcę, jak nie ma Alibaby. Ale przedtem mówiłeś, że będziesz chciał zastąpić Zalbusa. Bo chcę. Nie mogę znieść tych jego popisów podczas nieobecności Alibaby. Nie powiesz mi chyba, że go lubisz. A jednak, lubię go. Może to dziwne, ale był pierwszą osobą, która była dla mnie miła. No, a twoi rodzice? Przestań już! Tymi pytaniami wiercisz mi dziury w brzuchu! Ale skoro chcesz wiedzieć, jak było, to nigdy nie miałem rodziców! Zmarli, gdy byłem mały, a potem jakaś ciotka mnie sprzedała! Sindbad! Sheila! Nie robisz chyba tego na serio? Chcesz pomóc jakiemuś rozbójnikowi? Wcale nie! Jaki on śmieszny! Dlaczego on w ogóle mówi? To jest Sheila. Ona zawsze umiała mówić. Należy do mnie. Może nam się przydać. Zrobię z niej mojego sługę. Bardzo mi przykro, ale się nie zgadzam. Zatrzymać się, podajcie hasło. Przykro mi, ale nie znam hasła. Jesteśmy zmęczeni, chcemy odpocząć. Odpoczywajcie sobie gdzie chcecie, ale nie tutaj. Sułtan nie życzy sobie obcych. A, sułtan z Basy. Jesteśmy zwykłymi aktorami. Gdyby sułtan sobie tego życzył, to możemy go zabawić. Zabawiajcie kogoś innego. Sułtan z Basy nie lubi aktorów. Zaczekajcie. Mnie mogliby zabawić, tak mi nudno. Sułtan nie pozwala. Porozmawiam z nim. Niewiele potrafimy, ale pokażemy to z przyjemnością. Potrafisz coś? Ja nie. I to na samym środku pustyni. Wygląda jak pałac, a to tylko namiot. Sługa rozumie się na rzemiośle. Nie bój się, nie gryzie. Jest niegroźna jak kotek. Obudź się, ojcze, obudź. Mamy gości. Akurat teraz tak dobrze spałem. Później też możesz spać. To są aktorzy. Powiedzieli, że chcą nam coś przedstawić. Aktorzy, mówisz? Małe urozmaicenie nie zaszkodzi. Nie potrafię stać na głowie, ruszać uszami też nie umiem. Zostaw to mnie. Mamy coś specjalnego, wielki sułtanie. Oto nasz ptak. Tylko ptak. Cóż innego potrafi ptak poza lataniem? Pozwól cię zaskoczyć, sułtanie. Nasz mały ptak zna więcej słów niż dorosły krzykacz targowy. Nie mam najmniejszego zamiaru. Psst. Mówi jak człowiek. Wyście go tego nauczyli? Długoletnią pracą. Pokaż, co potrafisz. Teraz ja ci coś powiem. Po pierwsze mówi się proszę, a po drugie wcale nie mam ochoty. Nieźle, nieźle. Od lat nie widziałem nic śmieszniejszego. Nie będę robiła z siebie pośmiewiska dla ludzi. Tego za wiele. Sheila, wracaj! Proszę, wracaj! Nie jest dzisiaj chyba w najlepszym humorze. Chciałem przeprosić za jej zachowanie, panie. Nie ma takiej potrzeby. To jest tylko ptak. Jak uważasz, moja córeczko? Zasłużyli sobie na wynagrodzenie? Tak, oczywiście. Na co ja sobie pozwalam? Powinnam ich tu tak zostawić. Dlaczego jestem taka dobroduszna? Ach, Sindbad! Długo niczego nie jadłem, co by tak dobrze smakowało.
Kiedy skończycie posiłek, mam dla was niespodziankę. Niespodziankę? To może być tylko magia. Te fontanny zawsze ze sobą bierzemy, gdy wyjeżdżamy w długą podróż. Coś takiego przydałoby się na pustyni. Można lepiej znieść upał, gdy w pobliżu znajduje się woda. Chodźcie, pokażę wam, jak to działa. A ja przez moment myślałem, że potrafisz czarować. Ten sułtan musi być bardzo mądry. Też tak myślę. Chodź ze mną. Sam widziałeś, jacy są dla mnie mili. A teraz chcesz ich zdradzić swoim ludziom? Całkowicie zapomniałem, z jakiego powodu tu jestem. Dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Wielkie dzięki. Wstydź się! Dobrze wiesz, że nie chciałem ci tylko o tym przypomnieć. W tym miejscu, gdzie ludzie mają serce, ty masz kamień. Nie chce mi się wierzyć, że naprawdę tego chcesz. A co mam robić? Przecież muszę do nich wrócić. A kto tak powiedział? To jest doskonała okazja, aby uciec. O nie! Wszędzie by mnie szukali, a któregoś dnia by mnie znaleźli. Musisz tylko wystarczająco daleko uciec. Będzie lepiej, jak ty uciekniesz. Ja dam sobie z nimi jakoś radę. Zalbus ukaże cię. To się dopiero okaże. Zalbus wcale nie jest taki mocny, jak sobie wyobraża. Uciekaj i ukryj się, a resztę pozostaw mnie. Alibaba! Sindbad! To jest zbyt niebezpieczne. Nie denerwuj się tak. Wszystko słyszałam, jakby nie było. Jest jednym z nich i ani trochę nie jest od nich lepszy. Wmawia sobie tylko, że koniecznie chce być rozbójnikiem, a sam tak naprawdę nie wie, kim chce być, bo nic innego nie zna. Powiem ci tylko jedno. Uciekaj tak szybko, jak potrafisz. Nie, nie mogę, Sheila. Nie bądź taka bez serca. Dobrze, dobrze. Lecę rozejrzeć się. Ale uważaj na siebie, Sheila. Nie opowiadaj mi tu bajek, mów, gdzie się ukrył. To nie jest bajka, uciekł. A poza tym to jest głupota atakować sułtana. Ma 100 żołnierzy, a w skarbcu nie ma ani jednej sztuki złota. Jest biedny jak mysz. Dlaczego mnie okłamujesz, Alibabo? O wszystkim jestem dobrze poinformowany. O czym? Z namiotu zamiast sułtana wyszła jego córka, bo sułtan dopiero oczekuje żołnierzy. Zwiąż się go, to zdrajca! Brać go! Myślałeś, że jesteś bystry? Była pułapka, a ty w nią wpadłeś. Puszczaj, jesteś głupcem, Alibabo! Myślałeś, że ci się uda? Mam nadzieję, że masz już dość twoich przyjaciół. Czy nadal myślisz, że rozbójnicy to mili ludzie? Mówiłam ci od razu, ale mnie nikt nie słucha. A więc tak to jest? Tak, niestety. Dobrze, że mi powiedziałeś. Sułtanie, proszę, spróbuj wybaczyć Alibabie. To nie jego wina. Możliwe, ale co zrobimy z tamtymi, z tą bandą rozbójników? Jak mamy się bronić? Sindbad, idą wszyscy naraz, nikogo nie zostawili, oczywiście oprócz Alibaby. Jesteśmy zgubieni. Nie jesteśmy. Tak szybko się nie poddamy. Jeśli zaatakują, to najpierw zaatakują ten namiot, ponieważ jest najpiękniejszy, a więc powinieneś ukryć się gdzieś indziej. Tak, tylko nie wiem, jaki miałoby to mieć sens. Przybędą, to pociągniecie za to, zrozumieliście? Ja tak, a ty? Ach, to ty też będziesz musiała się postarać. Nadjeżdżają wszyscy na swoje miejsca! Udało się! Udało się!
teraz kolej na ciebie. Co, zdziwiony? Nie tak prędko! Ej! Czego od nas chcesz? Spadaj! Uciekać! Uciekać stąd! Uciekać szybko! Uciekać! Uciekać stąd! Uciekać! Sindbadzie, jestem twoim dłużnikiem. Gdybyś kiedykolwiek miał kłopoty, to przyjdź do mnie, ja ci pomogę. Jeśli ktoś powinien dziękować, to ja. Jakby nie było, odzyskałem swojego wielbłąda. Zobaczymy się w Bagdadzie? Tobie szczególnie dziękuję, Sheila. Do widzenia. Do widzenia. To jest pierwsza księżniczka, która pomyślała o mnie. Do widzenia. Inne miały oczy tylko dla ciebie. Alibaba, nie jedziesz przypadkiem do Bagdadu? Z przyjemnością zabrałbym się z tobą. Nie znam nikogo innego. To nie ode mnie zależy, ale chciałabym nauczyć tego Bachora dobrych manier. Chciałbym też zostać kupcem, bo wiem, jak odbierać ludziom pieniądze. W drogę! Jechali tak i jechali, aż dotarli na dziwną wyspę, która leżała na samym środku morza. Tam spotkali handlarza kokosów Kidima. Sindbad zaproponował temu biednemu człowiekowi swoją pomoc, a ten był jemu za nią wdzięczny. Ale ani Sindbad, ani Kidim nie zrywali kokosów z drzew. Były to mianowicie małpy z puszczy. Dokładnie tego samego dnia, w którym Sindbad wylądował na wyspie, zamilkły radosne piski małp. Olbrzymi wąż zagrażał małej małpce. Sindbad, narażając swoje życie, uratował małą małpkę przed rozwścieczonym wężem. Małpy były naturalnie Sindbadowi i Kidimowi bardzo wdzięczne. W jakiś sposób chciały okazać im swoją wdzięczność. Zdecydowały zebrać kokosy z wszystkich palm i tym samym zrobić z Kidima bogatego człowieka. Dziwna historia? Bajka? A może jednak rzeczywistość? O tym dowiecie się w następnym odcinku. Sindbad, Sindbad, z tobą się żyje weselej. Sindbad, Sindbad, i ty się do nas też śmiej. Popatrz wkoło, witają cię przyjaciele. Z tobą razem